Co tam? 3 minuty to idealny czas, żeby w poniedziałek rano, ten pierwszy poniedziałek w lutym, usiąść przy Bożym Słowie. Dzisiaj trochę o walce ze złem, która też nieraz pewnie w naszym życiu się toczy. Dawid, który już jest królem, ma już też kolejnych swoich synów, Absaloma, który okazuje się, że stał się wielkim wrogiem swojego ojca. Musi Dawid uciekać przed Absalomem, ale w tym czasie jeszcze napotyka na swojej drodze człowieka związanego z Saulem, który Dawida przeklina. Czasami nasza przeszłość potrafi nas bardzo przeklinać, potrafi przypominać nam pewne rzeczy. I tak samo jest w pewnym sensie tutaj. Dawid jest w trudnej sytuacji. Ucieka przed synem, czyli można powiedzieć kimś, kto jest po kim, przed przyszłością, która wcale nie jest ciekawa, która jest trudna, która czasami może być naszym wrogiem, może się wydawać, a jeszcze przeklina go przeszłość, czyli ten, który był przed nim, jego poprzednik Saul na tronie Izraela, jeden członek jego rodziny, jeden człowiek związany z Saulem przeklina Dawida. Piękna jest postawa, którą ma król Dawid, że przyjmuje to i ufa Panu Bogu. Nie każe swoim sługom zabijać tego człowieka, bo ci są bardzo oburzeni, jak on śmie tak w ogóle postępować wobec króla. Dawid nauczył się już troszeczkę pokory i ufa Panu Bogu, że ten go wyzwoli od przekleństwa i że to przekleństwo wróci w dobro, że Pan Bóg wejrzy na niego. I to jest, myślę, że najlepszy sposób reagowania na różne sytuacje. Czasami jesteśmy atakowani z różnych stron, potrzebujemy pomocy Pana Boga i tylko On tak naprawdę czasami nam może pomóc. Reagowanie w jakikolwiek sposób czasami na zło, które nas dotyka, nie jest dobre. Czasami oczywiście trzeba i też jakoś się sprzeciwić, ale niejednokrotnie lepiej czasami to przyjąć z milczeniem, te słowa czy jakieś czyny drugiego człowieka i po prostu pozwolić, żeby to Pan Bóg wymierzył między nami sprawiedliwość. A Pan Jezus przychodzi dzisiaj uwalniać człowieka z legionu, z mnóstwa złych duchów. I kiedy rzeczywiście prosimy Pana Boga o pomoc, to nawet zło, które wydaje się nie do wyrwania z nas, nie do pokonania, może to nas też otacza dookoła nas. Ten człowiek był już tak spętany, już tego ludzie go zamykali w jaskiniach, przywiązywali łańcuchami, no bo wydawało się, że jest bez ratunku. A jednak okazało się, że kiedy rzeczywiście Pan Jezus przyszedł, to w tym momencie doświadczył całkowitego uwolnienia, aż go potem nie poznawali co za człowiek. Niektórzy by woleli nas już tak zostawić takich spętanych, nie? Szukajmy rzeczywiście ratunku w samym Bogu. To jest dzisiaj słowo dla nas w różnych trudnościach, czy to źle, które jest w nas, czy to jest, ktoś z zewnątrz nas atakuje, czy nasza przyszłość, czy nasza przeszłość jakoś nas przygniatają. Wszystko złóżmy w ręce Pana Boga, jak mówi dzisiejszy psalm, to On będzie naszym ratunkiem. Tego Wam życzę, kochani, na ten nowy tydzień. No, znowu nie było niedzieli zwykłej, bo wczoraj była przecież 2 lutego, więc było święto Ferowania Pańskiego, ale mamy kolejny tydzień zwykły, więc zaczynamy nasze kroczenie za Panem Jezusem. No to cóż, na ten dzisiejszy dzień przyjmij Boże błogosławieństwo. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Z Bogiem i pa!